W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa. W dniu dzisiejszym będziemy kontynuowali nasz cykl dotyczący ordynacji kobiet a Pismo Święte. Będzie to ostatni temat z tego cyklu. Tak więc w dniu dzisiejszym podsumujemy całokształt zagadnienia i poruszymy nowe wątki, które mam nadzieję, że w przyszłości będę poszerzał o dodatkowe fakty w tej materii. Na początku zacytuję werset z drugiego listu świętego Jana, werset 9. Kto się za daleko zapędza, nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. Tak więc mamy tutaj bardzo ciekawy werset, który podaje nam apostoł Jan, mianowicie, abyśmy się nie zapędzali daleko, lecz trzymali się nauki Chrystusa. Kto zapędza się daleko, nie trzyma się nauki Chrystusa, nie ma Boga. Są to bardzo poważne ostrzeżenia. Uważam, że ordynacja kobiet jest zapędzeniem się za daleko. Pastorowie, teologowie, wierni troszeczkę zapędzili się za daleko, zamiast skoncentrować się na nauce Chrystusa, starają się bardziej być gorliwi i zapominając o tym, że jest to takie poplątanie, pomieszanie, że szatan angażuje się w też to działanie. I tutaj jest wiele, wiele komplikacji, które wiele osób nawet jest nieświadomy tego, do czego tutaj doszło. Dam przykład z Ewangelii. Mianowicie Pan Jezus pewnego dnia przyszedł do świątyni i tam w świątyni, w miejscu modlitwy, studiowania Słowa Bożego, składania ofiar, co spotkał? Targowisko. Targowisko, woły, barany, gołębie, bankierów. I to go tak zdenerwowało, że powypędzał, poburzył to wszystko, mówiąc, że uczyniliście z domu ojca mojego targowisko. Dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. O dziwo, że uczeni w piśmie, faryzeuszowie i lud przyzwyczaił się do tego stanu. Dopiero musiała jedna osoba przyjść od Boga, która zobaczyła to innymi oczami. Stwierdziła wyraźnie, że to jest targowisko. To nie jest dom modlitwy. I tak samo wiele naszych postępków życiowych może być podobnym do tego, co było w świątyni. Zapędziliśmy się za daleko. W pewnym momencie coś zrobiliśmy nie tak. Zapędziliśmy się. I dlatego Bóg posyła z natchnienia Ducha Świętego swoich posłańców, którzy ostrzegają tych ludzi. Ostrzegają. I mówią wyraźnie im, posunęliście się za daleko. Tak więc ja mówię wyraźnie dla was, do was, pastorowie, kobiety, które są ordynowane, które marzą o ordynowaniu, które są, byśmy powiedzieli, wyznaczone do ordynowania, wiernym, którzy popierają to wszystko. Mówię wyraźnie, nie zapędzajcie się daleko. Trzymajcie się nauki Chrystusowej. Słuchajcie dobrych rad apostoła Jana. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Jest to bardzo wyraźne słowo.
Niedawno słyszałem taką historię. Mianowicie młody człowiek jako dziecko opowiada, jako dziecko jechał ze swoimi rodzicami. Ojciec był za kierownicą, mamusia siedziała obok. On siedział za ojcem, a za mamą siedziała jego młodsza siostra. Jechali bardzo daleko na wczasy i ta podróż się przeciągnęła aż do późna nocy. I w nocy jadąc, oni wszyscy sobie smacznie zaczęli spać i jego ojciec też zasnął za kierownicą pędzącego samochodu. No była kraksa i samochód tak nieszczęśliwie uderzył, że właśnie osoby po prawej stronie samochodu zginęły na miejscu. On i jego ojciec w ciężkim stanie znaleźli się w szpitalu. I on powiedział takie znamienne słowa. Mój tato powinien być pilnowany. Nie dlatego, że jest zły, lecz dlatego, że nie dostrzega zagrożenia. Ktoś powinien go pilnować i powiedzieć mu, tato, zjedźmy, prześpijmy się. Nie był jako zły człowiek, ale nie dostrzegał zagrożenia. Nie widział tych konsekwencji. Ja w życiu podobną sytuację przeżyłem. Też jechaliśmy w podobnej sytuacji, tylko ja siedziałem koło kierowcy, no jako młody człowiek. No i oczy mi się zamykały, broniłem się przed snem i wiedziałem, że ja muszę, bo to taki znajomy jechał, ja muszę pilnować. W tyle siedział ojciec mój i moja siostra, a ja wiedziałem, że ja muszę tego człowieka pilnować, chociaż mi się chce bardzo spać. I w końcu powiedziałem, proszę pana, ja już nie mogę wytrzymać, zjedźmy i prześpijmy się trochę. Bo naprawdę on już usypiał, ja już usypiałem i mogła być tragedia. Dostrzegałem to zagrożenie. Dlatego też proszę was serdecznie, abyście i wy mogli dostrzec to zagrożenie. W kościele anglikańskim był kryzys, jest w dalszym ciągu kryzys wywołany przez kapłaństwo kobiet, lecz ten kryzys nie był spowodowany tym, że uchwalono kapłaństwo kobiet, lecz poprzez podporządkowanie problemu wiary zasadzie większości głosów, wbrew dotychczasowej tradycji. Dojście do głosu tej zasady oznacza w rzeczywistości koniec wiary. Nastąpiła bardzo taka smutna rzecz, mianowicie, że zasady wiary zaczęto poddawać głosowaniu i dana większość osób, które opowiedziało się za daną zasadą wiary, ta zasada wiary była przyjmowana. I możemy powiedzieć, że to nie już jest wiara, to jest parlament. Z kościoła się robi parlament. Są zasady wiary, które nie podlegają dyskusji. Dlaczego mam się czuć zobowiązany do wiary w coś, co dzisiaj ustaliła jedna większość, a co może jutro zostanie przez inną większość zniesione? Albo istnieje w kościele pełnomocnictwo niepochodzące z sądu człowieka, albo nie. Jeżeli nie, że jeżeli nie istnieje takie pełnomocnictwo z góry, to w takim razie nie ma wiary. Każdy wymyśla sobie to, co uważa za słuszne. Jeżeli tak, to znaczy, że Bóg nam coś przekazał i stworzył organy, które wiernie stoją na straży Jego słowa. Wobec tego nie liczy się ta czy inna przypadkowa większość. Tak więc Kościół, zbór nie jest żadnym parlamentem. Możemy w sposób parlamentarny podejmować uchwały, jaką tapetę dać, jak ławki ustawić, o której nabożeństwo odbyć, ale jeżeli poddajemy pod głosowanie
zasady wiary, to to już nie jest wiara. To jest przypadkowa większość decyduje. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego zarzuca Kościołowi rzymskokatolickiemu, że w którymś tam wieku przeszli z soboty na niedzielę, powołując się na katechizm księdza Spirago, gdzie jest między innymi powiedziane, spodobało się Kościołowi Bożemu przenieść święto Dzień Odpocznienia z soboty na niedzielę. Kto to przeniósł? Większość biskupów, większość księży uchwaliła, że przenosimy to. Czy jedno z 10 przykazań, które Bóg daje, możemy poddać pod głosowanie? To, co mamy w Piśmie Świętym, to są prawdy objawione, które daje nam Bóg. I te prawdy nie możemy w żaden sposób poddawać pod dyskusję. No, zadecydujemy, który dzień mamy święcić. Nie, no nie możemy uchwalać, który dzień święcić. Są prawdy konstytucyjne, są prawdy boskie, tylko Bóg decyduje. Bóg jest Panem. Tak jak Bóg był Panem drzewa wiadomości dobra i zła i powiedział, nie dotykaj, nie jedz, wszystko możesz robić, tam możesz sobie uchwalać większość, mniejszość i tak dalej, ale tu jest niedyskutowalne. Nie ma nad czym dyskutować. Otwórzmy Pismo Święte. Pierwszy rozdział do Tytusa, 5:6, gdzie jest mowa o starszych. Takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony. Jest to prawda objawiona przez Ducha Świętego. Tę prawdę nie możemy poddawać pod żadną dyskusję. To nie jest parlament, żeby uchwalić, no ale my uważamy, że starszy może być żoną i starsza może być żoną jednego męża. W żadnym wypadku. Inny. Mowa o przełożonych. Prawdziwa to mowa. To się biskupstwa ubiega. Piękne pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny. Mąż jednej żony. I tak dalej. Pamiętam czasy, kiedy zarzucano biskupom rzymskokatolickim, że nie mają żony. Przecież Pismo Święte wyraźnie jest powiedziane. Mąż jednej żony. A co by było, gdyby biskupami były w tamtych czasach kobiety? No to byłby wielka nagonka. Jak to? Jest powiedziane mąż jednej żony, a oni sobie odwrotnie to robią? Żona jednego męża? To jest zmiana prawd objawionych pod natchnieniem Ducha Świętego. Musimy zrozumieć, że te prawdy są podane przez Ducha Świętego, przez trzecią osobę Trójcy Przenajświętszej. Uznając autonomię sumienia indywidualnego, nie możemy pominąć napięć, jakie przeżywają adwentyści, katolicy i inni wyznawcy różnych religii, kiedy głos ich sumienia nie jest zgodny z nauczaniem Kościoła. W pewnym momencie czują, że coś jest nie tak. Ja czuję, że coś jest tak, nie tak. Że tu dochodzi do pewnego rodzaju nadużyć. I dlatego też mamy sobie zapamiętać tą kardynalną prawdę, że wszystkie twierdzenia wygłaszane o Bogu, czy to wygłaszam ja, czy wygłasza jakiś pastor, czy wygłasza jakiś ksiądz, czy wygłasza zarząd danego kościoła, starszy zboru, powinny być wypowiadane z pokorą. Powinniśmy bardzo dobrze znać Słowo Boże, ale z drugiej strony potrzebna jest nam ufność, że osoby wypowiadające te słowa dobrze odczytują Boże myśli.
i że w dalszym ciągu jesteśmy otwarci na Boże prowadzenie. Bardzo często powołuje się na z Dziejów Apostolskich, 17 rozdział, na Berejczyków, którzy przyjęli Słowo Boże z radością, przyjęli oni Słowo z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się mają rzeczy. Pastorowie, księża lubią powoływać się na te wersety mówiące, że no, przyjmujesz Słowo Boże, lecz sprawdzaj, czy tak się ma. Czy rzeczywiście tak się ma? Jeżeli ktoś sprawdza cię, to ciesz się, że to jest dobry człowiek, który chce sprawdzić, czy to, co ty mówisz, to jest zgodne z Pismem Świętym. Mamy Pismo Święte i ono jest źródłem prawdy. Posłuszeństwo nigdy nie zastąpi ukochania dobra. Nie można sprawić, że to, co uważam za zło, przestanę za nie uważać, bo tak nakazuje mi jakiś autorytet. Jeżeli uważam, że coś jest zło i przychodzi jakiś autorytet w postaci starszego zboru, jakiegoś księdza, pastora, czy jakiejś uchwały, jakiegoś zjazdu i oni mówią, teraz masz wierzyć w ten sposób. I zrozummy to dobrze, że w ten sposób wprowadzono odstępstwo do Kościoła. I o tym odstępstwie bardzo ciekawie jest napisane w książce Fiodora Dostojewskiego Bracia Karamazow. I tam w księdze piątej w piątym rozdziale jest opisana historia wielkiego inkwizytora. Jest to oczywiście fikcyjna historia, która jest umiejscowiona w Hiszpanii, w Sewilii, w czasie najstraszliwszym okresie inkwizycji. I w tej fikcyjnej historii Pan Jezus, który jest w niebie, zapragnął tak po prostu przyjść na jeden dzień na ziemię, zobaczyć, jak jego dzieci żyją i wybrał sobie to miejsce, gdzie najwięcej płonęło stosów. W swojej właśnie wielkim miłosierdziu zjawił się na ziemię. I tak jak za czasów Ewangelii było wielu potrzebujących, ślepi, ślepego uzdrowił, martwe dziecko wskrzesił. I to wskrzeszenie martwego dziecka zobaczył kardynał wielki inkwizytor. Kardynał nakazał natychmiast aresztować Chrystusa i wtrącić do lochu. Później przychodzi do Chrystusa i rozpoczyna się tam wielki monolog. Chrystus nie wypowiedział ani jednego słowa. I przeczytam tylko niektóre wersety. Po cóżeś przyszedł nam przeszkadzać? Ty lepiej wracaj, nie przychodź, nie przeszkadzaj nam do czasu. To jest nasz Kościół, to nie jest Twój Kościół. Przeszkadzasz nam tylko. Nie jesteśmy z Tobą, lecz z Nim. Oto nasza tajemnica. On to jest w domyśle szatan. Czyli nie jesteśmy z Tobą, Chrystusie, jesteśmy z szatanem. To jest nasza tajemnica. Pokłoniliśmy się Jemu. On dał nam władzę i panowanie. To, co Ty odrzuciłeś, my przyjęliśmy. I tu właśnie dochodzimy do pewnej sytuacji, gdzie mamy wielką pokusę, by sądzić, że Kościół, który chcemy teraz stworzyć dzięki naszej własnej gorliwości, będzie lepszy niż Kościół, który dał nam Pan.
ten kościół, my jakby powiedzieć, poprawimy lekko. I twórcy właśnie ordynacji kobiet, oni mówią, że wszyscy są równi, do tej pory nie było tej równości, kobiety były dyskryminowane, one tam do garów, do dzieci i tak dalej. My chcemy wprowadzić lepszy ten kościół, bo przez te 2000 lat ten kościół nie był taki, jak należy. Nawet za czasów Pana Jezusa. No, Pan Jezus tych 12 apostołów miał, jakaś taka nierówność była, apostoł zakazywał mówić kobietom, aby słuchały i tak dalej. No, brak było tej równości. My to poprawimy. My będziemy lepszymi. Ale wróćmy znowu do apostoła Jana. Co Jan mówi na ten temat? Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Chcemy się zapędzić troszeczkę dalej. Mamy taką władzę, że tą władzą możemy więcej dokonać. I to jest właśnie ta wieczna pokusa, żeby coś poprawić. Oczywiście w kościele powinna się toczyć żywa dyskusja na temat tego, co jest niezmienne, co jest trwałe, co jest tym fundamentem niewzruszonym, a co my, ludzie, możemy zmieniać. Chrystus powiedział apostołowi Piotrowi: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Oczywiście musimy bardzo dobrze odczytać te wersety, bo Piotr nie dostał nieograniczonej władzy. Nie dostał władzy zmienienia przykazań, dostosowywania chrześcijaństwa do współczesności. Jedną z największych takich bolączek chrześcijańskich jest sprawa władzy. Władzy. Tak jak już wspomniałem, niektóre osoby ordynowane, one uważają, że mają władzę. I tym bardziej, że prawo wewnętrzne, czy też Church Manual Kościoła Adwentystów, tam mówi, że o najwyższej władzy w Kościele najwyższa władza należy do ludzi, najwyższa władza jest w Generalnej Konferencji, władzę ma starszy zboru. To są bardzo niebezpieczne stwierdzenia, które totalnie nie mają potwierdzenia w Piśmie Świętym. Był człowiek, w księdze Daniela, w 4 rozdziale jest on opisany, który miał te myśli pełne władzy. I wtedy właśnie Bóg go nauczył przez te 7 lat, kiedy był jak zwierzę jedzące trawa, że królestwo twoje będzie ci zachowane, gdy poznasz, że władza należy do niebios. Władza należy do niebios. Każdy z pastorów, każdy, który ma jakikolwiek urząd w kościele, powinien sobie napisać na karteczce i przyczepić w widocznym miejscu, że władza należy do niebios. Ludzie mogą mieć autorytet. W poprzednich wydaniach prawa wewnętrznego było powiedziane, najwyższym autorytetem jest Generalna Konferencja. No teraz tłumaczę. Możemy zobaczyć na spisie, którzy to są tłumacze. Mają wręcz obsesję władzy. Oni podali, że najwyższą władzę w Kościele. I na stronie głównej internetowej jest napisane: najwyższa władza należy do ludzi. No, ludzie drodzy.
Czy nie znacie Pisma Świętego? Najwyższa władza należy do Boga. Nawet Bóg nie musi podawać, że najwyższa władza, władza należy do niebios. Koniec, kropka. Bóg nie będzie każdego pouczał jak Nabuchodonozora, odbierał mu rozum, teraz będziesz jak bydło żył, aż w końcu poznasz, że najwyższy ma władzę nad królestwami ludzkimi i że je daje komu chce i że władza należy do niebios. Zrozummy to. Ellen White w swojej książce, cieniutka broszurka, no, poselstwo do kaznodziejów, na stronie 22 podaje taki podrozdział, jest: ludzie mają być doradcami, a nie władcami. Również w Kościele Adwentystów jest, szatan też oddziaływuje na ludzi i chce im dać władzę. Szatan daje władzę. Szatan daje władzę. I my możemy tę władzę przyjąć albo odrzucić. I Ellen White wiedziała, że niektórzy połakomią się na tą władzę, że chcą mieć władzę, chcą rządzić w Kościele. I tam na 23 stronie mamy takie słowa. Czasami człowiek, któremu powierzono odpowiedzialność przywódcy, nabiera przekonania, że znajduje się w pozycji najwyższego autorytetu i że wszyscy jego bracia, zanim cokolwiek uczynią, muszą najpierw udać się do niego po zezwolenie, aby mogli zrobić to, co według ich odczucia powinni zrobić. Stanowisko takiego człowieka jest niebezpieczne. Ja wiele razy doświadczyłem tego, co tu jest napisane. Ty musisz się nas poprosić. My mamy tu władzę. My mamy klucze. Możemy otworzyć, możemy zamknąć. To jest właśnie niebezpieczeństwo. Musisz zrozumieć, że wchodzisz na grząski grunt. Pewne rzeczy nie możemy sobie uzurpować. My jesteśmy sługami, służymy, tak jak Chrystus przyszedł, służyć ludziom. To jest to. Mamy służyć ludziom. Nie władzę. Nie dążymy do władzy. Ordynowana teraz będę i teraz będę miała władzę nad ludźmi. Tak więc przejdźmy obecnie do naszych rozważań. Wybór starszego zboru, czy też pastora. W działaniu 120 uczniów podczas wybierania następcy apostoła odnajdujemy przepis na pełną mocy ducha służbę. Jedność, modlitwa i wierność wskazówkom Pisma Świętego. Ten ostatni punkt został powtórzony przez apostoła Pawła, gdy instruował, iż starszy zboru musi spełnić pewne wymogi. Pośród nich starszy zboru biskup musi być mężem jednej żony. Innymi słowy, starszy zboru lub pastor powinien być mężczyzną, a nie kobietą. Kolejny punkt potwierdza to: starszy zboru powinien duchowo przewodzić w domu. Jest on tym, który własnym domem dobrze zarządza. Kiedy powyższe wymagania na urząd starszego zboru lub pastora rozumiane są w świetle zasad przywódczej ustanowionej przed upadkiem grzech i gdy weźmiemy pod uwagę przykłady dane nam przez samego Pana Jezusa, a dotyczące ordynacji 12 apostołów, a także fakt mianowania przez 120 osób Macieja na apostoła w miejscu Judasza, staje się jasne, że Pawłowe zalecenie, iż starszy zboru ma być mężczyzną, jest arbitralne. Aż do momentu wykazania, iż warunek kwalifikacyjny do objęcia urzędu starszego zboru mąż jednej żony jest nieaktualny, kobiety nie powinny być ordynowane na starszego zboru lub pastora w kościele. Udowodnienie, iż warunek ten jest
już nieaktualny, nie będzie łatwe dla zwolenników ordynacji kobiet w świetle dwóch kolejnych oświadczeń Pawła w pierwszym liście do Tymoteusza 2:11-15 i listu do Koryntian 14:3-34. Kobieta niech uczy się cichości, w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad mężem. Natomiast powinna zachowywać się spokojnie, bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. I nie Adam został zwiedzony, lecz kobieta, gdy została zwiedzona, popadła w grzech. Jak wykazaliśmy w poprzednim rozdziale, sprawa tutaj nie dotyczy zamykania kobietom ust. Jednak ponieważ apostoł Paweł nakłada pewne restrykcje na kobiety w tym fragmencie, radykalni rzecznicy ordynowania kobiet wciąż dowodzą, że Paweł nie mógł być autorem tego tekstu, ponieważ ma on stać w sprzeczności z jego oświadczeniem zawartym w liście do Galacjan 3:28. Tam jest napisane, że wszyscy są równi przed Bogiem. Jedno. W przeciwieństwie do liberalnych feministów, ewangeliczni feminiści, zwolennicy ordynacji kobiet, sugerują, że oświadczenie Pawła albo jest uwarunkowane kulturowo i ograniczone do jemu współczesnych czasów i warunków lokalnych, albo że jest wciąż ważne dzisiaj, ale odnosi się jedynie do relacji pomiędzy mężem i żoną, a nie relacji mężczyzna-kobieta w kościele. Oba też zarzuty nie są w stanie wytłumaczyć, co właściwie ten tekst mówi. Po pierwsze, Paweł nie przedstawił kulturowych lub socjologicznych czynników w Efezie, czy to w czasach Nowego Testamentu, jako powód zakazu danego kobietom względem roli autorytatywnego nauczenia. Pracownicy naukowi wymyślili niezliczone mnóstwo sprzecznych domniemań stojących za rzeczywistą przyczyną oświadczenia Pawła. Jakkolwiek niektóre z nich są interesujące, domniemania ta odzwierciedlają niechęć pracowników naukowych do zaakceptowania wyraźnej przyczyny, jaką sam Paweł poddał w tekście. Czytałem to opracowanie w języku angielskim, tam jest około 780 stron. I muszę stwierdzić, że no, tam jest żonglerka sofistyczna słowami, no niesamowita. Coś w stylu ugrupowań badackich, kiedy to naprawdę żongluje się słowem. Tam nie ma żadnej podfundamentalnej teologii biblijnej, tam są mniemania, domniemywania, wręcz okłamywania. Zatajenia prawdy, to naprawdę czyta się jako fatalne. I tym samym Uniwersytet Andrews ze swoimi naukowcami troszeczkę się tutaj delikatnie mówiąc skompromitował swoimi opracowaniami. Przeczytajmy jeszcze na zakończenie słowa. Aby Kościół udzielił poparcia na ordynowanie kobiet do służby Ewangelii, zwolennicy ordynacji muszą wykazać na podstawie Pisma Świętego, że Paweł mylił się w swoim nauczaniu, według którego męskie przywództwo, kierownictwo zostało ustanowione przy stworzeniu, a powtórzone po upadku w grzech. Będą musieli także uzasadnić na bazie Biblii, że podstawa do ograniczonej zasady przywództwa odnosi się jedynie do domu lub związku małżeńskiego, gdyż kontekst na to wskazuje. I na zakończenie tego referatu przeczytam podsumowanie Ellen White z książki Patriarchowie i Prorocy. Ewa była całkowicie szczęśliwa przy boku swego męża w swym domu w Edenie. Jednak podobnie jak w przypadku współczesnych Ew, uległa pochlebstwu w nadziei wkroczenia w sfery wyższe niż te, które przeznaczył jej Bóg.
W swych usiłowaniach wzbica się ponad pozycję, do której została przeznaczona, wskutek był taki, że upadła o wiele niżej. Podobny efekt dotknie tych, którzy nie mają woli pogodnego wypełnienia swych życiowych obowiązków zgodnie z Bożym planem. W swych wysiłkach zdobycia pozycji, do której nie są odpowiednie, wielu pozostawia puste miejsce, które mogłoby stać się błogosławieństwem. W swych pragnieniach zdobycia wyższych sfer wiele poświęciło prawdziwej kobiecej godności i szlachetności charakteru i pozostawiło niewykonaną pracę, do której powołało ją niebo. Tak więc, kochane Panie, kochamy Was, szanujemy Was, lecz powinniście pamiętać o swoim miejscu w szeregu, tak to bym określił. W Starym Testamencie i w Nowym Testamencie nie było z tym problemów. Każdy wiedział, gdzie jego miejsce jest. Bóg był Bogiem porządku, organizacja Boża była zgodnie z Bożymi zaleceniami. Tam nie było jakiegoś przypadku ruchów feministycznych, nagle kobiety, córki Aarona, czy żona Aarona zbuntowały się, założyły własny klub, my chcemy ofiary spełniać. Nie, tak nie było. Wiedzieli, że każdy ma swoją rzecz do wykonania. I ta praca kobiet też była bardzo ważna. Bóg niejedną kobietę powoływał do wysokich prorockich urzędów. Lecz nigdy kobieta w Piśmie Świętym, żadna kobieta nie była ordynowana, nie była namaszczona przez Boga. Namaszczenie było czymś wyjątkowym. To była unikalna rzecz. To nie była rzecz, która, jak to się mówi, hurtowo. I nagle właśnie kobiety dostały objawienie, że my chcemy być ordynowane. Ja przypuszczam, że też i panowie tam niektórzy mieli w tym swój udział, mówiąc, no tobie się to należy. No, powinna być ordynowana. Ojejku, te urzędy powinnaś spełniać w kościele. Lecz otwórzcie książki Ellen White. Otwórzcie Pismo Święte. Tam jest dostatecznie wyraźnie napisane, co każdy z nas powinien robić. I to sianie konkolu przez szatana doprowadza do tych perturbacji. Za parę tygodni będzie generalna konferencja, zjazd ogólnoświatowego kościoła. To przypomina nam pierwszy sobór apostolski, gdzie apostołowie i starsi obradowali. Już tutaj wprowadzono wiele zmian, które nie potwierdza Pismo Święte. Apostołowie i starsi obradowali. I całe zgromadzenie przysłuchiwało. Nie było tam żadnych tajnych obrad. Całe zgromadzenie przysłuchiwało się i mogło też uczestniczyć w tych obradach. Musimy zrozumieć, że jest pewnego rodzaju strefa zakazana. W każdej dziedzinie jest strefa zakazana. Tak jak w małżeństwie jest strefa zakazana. Jedziemy samochodem, jest strefa zakazana. Będziesz łamał przepisy, wymyślał sobie przepisy i tak dalej, wjeżdżał na czerwone światło, mogą być problemy. Te problemy wcześniej czy później. Nie ma, jak kto powiedział, nie dostrzegasz zagrożenia. To zagrożenie jest bardzo poważne. I prawodawca, czyli Bóg, dostrzega to zagrożenie. Że jeżeli wkroczysz na tę drogę, tę drogę zakazaną, jak to apostoł Jan
pięknie podaje nam. Wróćmy do tego tekstu przewodniego. Kto daleko się zapędza? Kto się za daleko zapędza? Jest ta strefa zakazana. Nie zapędza się za daleko. Tu koniec. Tu jest mur. Tu jest ciągła linia. Nie przekraczaj tej linii. Nie zapędzaj się na drugą stronę. Tam czeka cię śmierć. Ewa odeszła od Adama. Zapędziła się za daleko. I to nie możemy mówić, że Bóg ją tak prowadzi. Bóg prowadzi Kościół. To są jakieś takie dziwne określenia. Bóg dał prawo, Bóg prowadzi jak najbardziej, ale w pewnym momencie człowiek wyrywa się z ręki Bożej i zaczyna sam siebie prowadzić. I jeszcze butnie mówi, że tak Bóg chce. Tak Bóg chce, abyśmy zrobili targowisko ze świątyni. Abyśmy tu handel prowadzili. Tak Bóg chce. Bóg chce ordynacji. O, Bóg chce ordynacji. Bóg chce, abyśmy śluby jednopłciowe akceptowali. Bóg kocha i tych homoseksualistów. No i to przegłosujmy te śluby. I za niedługo będziemy klaskali nowożeńcom, które tylko zgorszenie będzie. I tutaj jest to pytanie, które szatan podsuwa ludziom. Tak jak przy drzewie wiadomości dobrego i złego. Czy rzeczywiście zabronił Bóg ordynowania kobiet na starszego zboru lub pastorów? Czy rzeczywiście? Bo jak będziesz ordynowana, to otworzą ci się oczy. Czy rzeczywiście Bóg zabronił? O, nie zabronił. Nie zabronił. My możemy to. Możemy to. Jest. I tu musimy nie tylko wiedzieć, który to jest głos Boży, ale i też, który to jest potrzeb szatański. Otwórzmy każdy list do 7 zborów, do 7 kościołów. Jak on się kończy? Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. I tak 7 razy. Mamy uszy, ale powinniśmy słyszeć, co mówi do nas Duch. Co mówi do nas Duch? Czasami słyszymy tego złego ducha, on sieje kąkol, kąkol podobny jest do pszenicy i my myślimy, że jest ziarno. Dobre, ale to są plewy. To są plewy. I my przyjęliśmy plewy za dobre ziarno. Jeżeli w ten sposób będziemy udowadniać ordynację kobiet, jak obecnie to wiele pastorów robi, to autorytet Biblii jest zagrożony. To nie już rządzi wiara, ale wola większości. To nie jest już wiara. Wola większości. Mamy nie Kościół, ale parlament. I fundamentem tego Kościoła jest wola większości. W następnym cyklu będę mówił o demokracji. Kościele. Toczy się bardzo poważna dyskusja. Szkoda, że nie u nas, ale ja chcę rozpocząć tę dyskusję na temat demokracji w Kościele. Znane autorytety, one mówią, gdzie kończy się demokracja, gdzie nie możemy pewnej rzeczy poddawać pod dyskusję. Musimy to zrozumieć. Nie możemy dyskutować na temat prawdy wiary. Jesteśmy za czy przeciw przykazaniom Bożym. No, znamy wyznania, które w ten sposób uchwaliły dekrety, które brzmią, że
10 przykazań nas nie obowiązuje. Wola większości. I wszyscy przyjęli. Tak, tak, jeszcze powtarzają to. Czy my chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, że odbędzie się głosowanie, czy przykazania obowiązują nas, czy nie? No, nie chcę dożyć tej chwili, żeby takie słowa były. Tak więc, kończąc ten temat, oczywiście ten temat jest w dalszym ciągu otwarty, bo w pierwszych 11 dniach lipca, czyli mamy dziś za jakieś 2 tygodnie, rozpoczyna się generalna konferencja w Stanach Zjednoczonych, chyba w San Antonio, gdzie delegaci będą między innymi obradowali nad tą kwestią. Oczywiście modlę się gorąco z moimi przyjaciółmi, którzy pojmują to zagrożenie, aby osoby, które będą wtedy zastanawiali się, zrozumiały, że nie tędy droga jest. Mamy naszą energię skierować w całkiem innym miejscu. A z naszego podwórka ordynacja kobiet no nie sprawdza się. Nie sprawdza się. Kościół anglikański odczuwa to do dnia dzisiejszego. Wiara została zredukowana do woli większości. To jest właśnie ta smutna chwila. Ale dziękujmy Bogu za to, że są ludzie, którzy wierzą w Pismo Święte, którzy, jak apostoł Jan podaje, trzymają się nauki Chrystusa. Trzymajmy się nauki Chrystusa. W tym całym zamieszaniu nie odwracajmy wzroku od czterech Ewangelii, od nauki Chrystusa. Mamy dobrze poznać naukę Chrystusa, Jego ducha, jakiego ducha Chrystus był. I wywyższając Jezusa Chrystusa w naszym życiu, otwieramy szeroko bramy do działania Ducha Świętego. Wywyższajmy Ducha Świętego w naszym życiu. Wywyższajmy Chrystusa. A Chrystus przez Ducha Świętego będzie działał w nas. Jeżeli my będziemy wywyższali ordynację kobiet, to Duch Święty nie będzie działał na nas. Wiedzmy, że tylko i wyłącznie wywyższenie Ducha Jezusa Chrystusa i to Chrystusa ukrzyżowanego. Tam ma być skoncentrowany nasz wzrok na to, co Chrystus uczynił, jak Chrystus się zachowywał. Każdy w Kościele Bożym znajdzie swoje miejsce, ten najmniejsze. Mamy być sługami, służyć jedni drugim, nie rządzić, nie mieć władzy, nie zamykać Kościoła przed innymi. Ja nie dam ci wejść tutaj. To są smutne rzeczy, do czego władza doprowadza ludzi. Którym się mówi, że ty masz władzę. Nie masz władzy. Masz służyć. Jeżeli chcesz przyjść do Kościoła, proszę bardzo, drzwi są otwarte. Ja służę ci, pomogę ci. Tak dalej. To są te rzeczy. Chcesz głosić nauki Chrystusa? Proszę bardzo. Głośmy je wspólnie. Ratujmy ludzi, którzy giną. Miliony ludzi ginie codziennie bez Chrystusa. W ostatecznym rozrachunku miliardy ludzi zginie. A my co robimy? My wokujemy ordynację kobiet. Nie tędy droga, bracia i siostry. Tak więc niech na każdego z nas działa Duch Święty i niech nas prowadzi, aby dla każdego z nas były otwarte szeroko drzwi do wiekuistego Królestwa Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech was Bóg Wszechmogący błogosławi, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.